Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj, jak sami widzicie po tytule, przychodzę do Was z dość poważnym i smutnym tematem filmu, ale nie mogło być inaczej. Dzisiaj, kiedy Wy to oglądacie, jest rocznica trzęsienia ziemi z 6 lutego 2023 roku, które nawiedziło Turcję oraz Syrię. I dzisiejszy film ma na celu podsumowanie tego, co się wydarzyło w związku z tym kataklizmem i co się działo po nim w ciągu tego roku. Rok od tych tragicznych wydarzeń możemy sobie po prostu podsumować pewne działania, braki, ocenić, jak była niesiona pomoc. Po prostu w tym filmie będzie wiele takich różnych danych, do których udało mi się dotrzeć. Więc tak, bez zbędnego tutaj przedłużenia przejdziemy już do tematu i też chciałabym zaznaczyć, że mój film skupia się na Turcji. Dlatego, że ja tutaj mieszkam, tutaj wszystko obserwowałam, doświadczałam sama, widziałam. I opowiem Wam o Turcji, nie powiem Wam o kwestii Syrii, jakie tamte trzęsienie ziemi wyrządziło szkody, jak to wszystko wyglądało, bo po prostu nie wiem. Ja się skupiam na temacie Turcji, ale nie zapomnijmy też, że Syria również ucierpiała w wyniku tego trzęsienia ziemi. 6 lutego 2023 roku o godzinie 4:17 miało miejsce pierwsze trzęsienie ziemi o magniturze według niektórych źródeł 7,7, według innych 7,8 i ono miało swoje hipocentrum na głębokości 8,6 km w głąb ziemi w miejscowości Pazarcık. Pazarcık to miejscowość leżąca w prowincji Kahramanmaraş. I to trzęsienie ziemi było niezwykle niszczące, biorąc też pod uwagę fakt, o której godzinie miał miejsce, więc większość ludzi wtedy spała. Nie było czasu na ucieczkę, nie było czasu na schronienie się. I po tym trzęsieniu ziemi nastąpiły oczywiście kolejne wstrząsy wtórne. Ja pamiętam, że nam udało się uciec z domu. I w momencie, kiedy wybiegliśmy z budynku i byliśmy na naszym parkingu, poczułam kolejne bardzo silne. Miało ono siłę ponad 6 stopni, 6,5 jakoś tak, czyli było też bardzo silne. Tak naprawdę po tym ogromnym trzęsieniu ziemi następowały właśnie wstrząsy wtórne bardzo szybko, jedno po drugim, bo ten wstrząs główny był bardzo, ale to bardzo silny. Natomiast co szokujące i chyba niespotykane, poprawcie mnie, jeżeli ja się mylę, jeżeli ktoś mnie ogląda tutaj i zna się na takich rzeczach, ale ja przynajmniej nie słyszałam, aby kiedykolwiek miały miejsce tak dwa silne i niszczycielskie trzęsienia ziemi w krótkim okresie czasu. Czyli tego samego dnia, dokładnie o godzinie 13:24, miało miejsce drugie trzęsienie ziemi i według niektórych źródeł miało ono siłę 7,7, według innych 7,6 i hipocentrum tego trzęsienia ziemi miało miejsce w miejscowości Elbistan, również jest to prowincja Kahramanmaraş, na głębokości 7 km. Dodam tylko, że pierwsze trzęsienie ziemi trwało 100 sekund, drugie 45 sekund i to się z punktu widzenia osób siedzących bezpiecznie w swoich domach, które nigdy nie doświadczyły trzęsienia ziemi, może wydawać bardzo krótkim okresem. 45 sekund, 100 sekund, niecałe 2 minuty. Natomiast jest to ten czas, kiedy odczuwa się to, kiedy to się przeżywa, trwa naprawdę bardzo długo w naszej głowie. To tak jakby trwało kilkanaście minut, naprawdę tak się odczuwa. Tak jak wspomniałam, ja nie znam takiego przypadku, żeby kiedykolwiek odnotowano tak dwa silne trzęsienia ziemi w tak krótkim okresie czasu. I o ile pierwsze trzęsienie ziemi było szokiem, to wyobraźcie sobie, co poczuliśmy, kiedy nastąpiło to drugie trzęsienie ziemi. Ja Wam powiem tak, ja zawsze się bałam trzęsień ziemi, ale byłam
pewna, no bo przecież wiedziałam o tym, że kiedy następuje wstrząs główny, to potem są te wtórne, które są o słabszej sile. Więc byłam wtedy już taka spokojniejsza, że okej, zatrzęsło się, ale jakby najgorsze mam już za sobą. I kiedy ja sobie to myślałam, dokładnie w tym momencie, kiedy ja sobie to tłumaczyłam, samej sobie właśnie nastąpiło te drugie trzęsienie ziemi, więc moje poczucie bezpieczeństwa po prostu zostało całkowicie zniszczone. I wracając do tych faktów, to te trzęsienia ziemi najbardziej dotknęły kilku prowincji, w tym właśnie Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmanie, Adıyaman, Şanlıurfa, Urfa, Diyarbakır, Malatya i Adana. Były odczuwalne również w wielu różnych odleglejszych miejscach, chociażby w naszej prowincji Mersin. O ile w Adanie wiele budynków również zostało zniszczonych, tak u nas w Mersin zostało, żaden budynek się nie zawalił, natomiast został na tyle uszkodzony, że została podjęta decyzja o zburzeniu. Także Mersin tutaj naprawdę nas o włos ominęło najgorsze. No i co? No i cała Turcja była w szoku. No wszyscy wiedzieli, że takie trzęsienia ziemi występują, szczególnie w tym rejonie, bo jest on położony na styku dwóch płyt, więc tam te trzęsienia ziemi od zawsze występowały. I co ciekawe, były ogłoszenia, były ostrzeżenia od naukowców, ale wiecie jak to jest. Jakby wpuszcza się jednym uchem, wypuszcza się drugim uchem i gdzieś tam żyje się dalej. Natomiast cała Turcja była jeszcze bardziej zszokowana w momencie, kiedy nastąpiło te drugie silne trzęsienie ziemi. Bo to było coś innego niż wszyscy znali i cały po prostu kraj zamarł. Żyliśmy tylko i wyłącznie tym, co się stało. Dodajmy do tego całego kataklizmu to, że był strasznie utrudniony kontakt z tą częścią Turcji ze względu na uszkodzenia anten telefonicznych, na obciążenia, brak internetu i praktycznie cała Turcja znała kogoś z tych okolic. Próbowali się ludzie skontaktować, prosić o pomoc, ale drogi były zniszczone, więc tak naprawdę ten obszar został w pewnym momencie po prostu odcięty od reszty świata. Wszędzie relacjonowano tę sytuację w radiu, w gazetach, w telewizji. Tak naprawdę telewizja od 24 godziny na dobę. Były relacje prowadzone z akcji ratunkowych. Pokazywano właśnie te akcje, pokazywano pracę ekip ratowniczych, wyciąganie ofiar i tak dalej. Różne osoby się wypowiadały, nawet podczas takich, wiecie, wypowiedzi na żywo dziennikarzy miały miejsce inne trzęsienie ziemi, wstrząsy wtórne, które pokazywały, że ludzie po prostu nie mogli ustać na nogach, a to były wstrząsy wtórne i ludzie stali po prostu na ziemi, więc wyobraźmy sobie, co się odczuwa na którymś tam piętrze budynku. I słuchajcie, po roku czasu trzeba podsumować te wydarzenia. Wszędzie teraz w mediach pojawiają się takie podsumowania. W gazetach już widziałam różne artykuły na ten temat. No i ja tutaj też Wam podam pewne liczby i dane związane z tym okropnym wydarzeniem. Ja tutaj mam wszystkie te dane spisane na komputerze, więc wybaczcie, ale będę spoglądała co jakiś czas w moje prawo, żeby tutaj nic nie pomylić. Zacznijmy więc od liczby ofiar w Turcji. Co ciekawe, do niedawna oficjalna liczba ofiar podawana wszędzie wynosiła około 50 tysięcy ofiar, natomiast parę dni temu uaktualniono tę liczbę i obecnie mówi się, że jest to 53 537 osób. Rannych zostało 107 204 osoby, a za zaginione uznaje się 297 osób. I to są dane z dnia 2 lutego 2024 roku. Te dane, tak jak wspomniałam, zostały niedawno zaktualizowane. Jeżeli chodzi o budynki, ile zostało zniszczonych, to łącznie zostało zniszczonych 38 901 budynków,
Jeżeli chodzi o to, gdzie najwięcej tych budynków zostało zniszczonych, to była ta prowincja Adıyaman, tam około 6 tysięcy budynków. W Gaziantep zostało zniszczonych około 4 tysiące budynków. W Kahramanmaraş około 7,5 tysiąca budynków. W Malatii około 4,5 tysiąca budynków. I w Hatay, uwaga, około 14 tysięcy budynków. I mówimy tutaj o zniszczeniach takich, wiecie, bezpośrednich, czyli budynki, które zawaliły się. Zawaliły się wtedy w wyniku tego trzęsienia ziemi. Nie mówimy tutaj o liczbach budynków, które zostały decyzją właśnie po kontroli budowlanej zburzone przez służby. Jeżeli chodzi o działania ratowniczo-poszukiwawcze, to zostały one przeprowadzone według danych, do których dotarłam, w 26 tysiącach budynków. I one były przeprowadzone w tych budynkach, w gruzach budynków, gdzie ekipy posiadały informacje, że ktoś tam może być żywy. Skąd te informacje były? Ano na przykład było słychać głosy, bo te osoby uwięzione krzyczały. Albo, no nie wiem, ktoś tam się wydostał i wiedział, że są jeszcze tam osoby żywe, bo słyszał pod tym budynkiem właśnie głosy. Oczywiście ludzie mieli przy sobie telefony, więc tym, którym się udało, to wysyłali SMS-a, dzwonili do kogoś z informacją, że się tam i tam znajdują. Były też nagrania w internecie takich osób, które nagrały się i wypuściły to w swoje social media, że są właśnie uwięzione. Nawet były takie nagrania prowadzone na żywo. Te osoby, które miały telefony i były uwięzione, nieraz słyszały gdzieś tam właśnie głosy innych, więc potem przekazywały informacje takim ekipom poszukiwawczym. My tutaj Polacy, którzy działaliśmy z Mersin, otrzymywaliśmy informacje nieraz od osób bliskich, które dostawały informacje od osób uwięzionych i nam przekazywały, żebyśmy my przekazali to naszym właśnie tutaj ratownikom polskim, którzy pracowali w prowincji Adıyaman, dokładnie w miejscowości Beśni. Tutaj przypomnę, jeżeli ktoś nie wiedział. Także tak, 26 tysięcy budynków. Tam przeprowadzono działania poszukiwawczo-ratownicze. Jeżeli chodzi w ogóle o tą akcję ratowniczą, to brało w niej łącznie 650 tysięcy osób. Z czego 11 488 to były osoby zespołów międzynarodowych, czyli tutaj w tej liczbie są uwzględnieni polscy ratownicy. 35 250 osób to osoby z tureckich zespołów poszukiwawczo-ratowniczych. No i 142 tysiące osób pochodziło ze służby ochrony, czyli policja, czyli wojsko, żandarmeria. Te służby zostały w pewnym momencie również wysłane na te tereny, aby wspomagały właśnie pracę ratowniczą. Łącznie 93 kraje wysłały do Turcji swoje ekipy poszukiwawcze. Czyli jak sami słyszycie, są to ogromne, ogromne liczby. Oceniono, że w wyniku tych trzęsień ziemi uszkodzonych zostało łącznie, taką to już podaję rzeczywistą liczbę, łącznie zostało uszkodzonych 1 895 348 budynków, z czego 303 455 budynków zostało uszkodzonych tak mocno, że zarządzono ich wyburzenie. Czyli jak mamy tutaj liczbę około 38 tysięcy, prawie 39 tysięcy zniszczonych w trakcie trzęsienia ziemi budynków, plus do tego ponad, ile tam było, ponad 300 tysięcy budynków, które wyburzono, to jest to ogromna, ogromna liczba. Nie zapomnijmy też, że wiele budynków zostało uszkodzonych w takim stopniu umiarkowanym, bądź też lekkim, które nadawały się do jakiegoś tam, jakiejś tam naprawy, odbudowy i tak dalej. W pracach na terenach dotkniętych katastrofą wykorzystano 20 tysięcy pojazdów i sprzętu budowlanego, 141 śmigłowców, 182 samoloty i 23 okręty. Z prowincji dotkniętych trzęsieniem ziemi ewakuowano łącznie około 3,5 miliona
osób. Przypomnę tylko, że w rejonach dotkniętych trzęsieniem ziemi mieszkało 13,5 miliona ludzi. Więc te 3,5 miliona ludzi to, patrząc na tą liczbę, nie jest jakoś bardzo dużo. To nawet nie jest 1/3. Wiele osób tam zostało. Zostało dlatego, że nie mieli gdzie uciekać, nie chcieli uciekać, nie mieli przyjaciół, rodziny, krewnych w innych miejscach Turcji. Chcieli zostać tam, skąd pochodzili, pilnować swojego dorobku. Jeżeli chodzi o te 3,5 miliona ludzi, to część z tych ludzi uciekła na stałe i nie zamierza wrócić. Część wróciła po jakimś czasie i próbuje na nowo odbudować swoje życie. Jeżeli chodzi o taką pomoc tam wysyłaną, to tutaj mam takie informacje, że do rejonów dotkniętych trzęsieniem ziemi wysłano około 1 miliona namiotów, z których utworzono 316 tak zwanych miast namiotowych. I tam znalazło schronienie 2 miliony ludzi. Wysłano tam także, potem jak już była ta pomoc bardziej zorganizowana, zaczęto wysyłać kontenery, bo jednak kontenery są bardziej trwałe, lepiej chronią przed warunkami tutaj klimatycznymi, które były niesprzyjające w lutym, bo przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, w większości Turcji mamy 4 pory roku. To jest takie złudne myślenie wielu osób, że w Turcji mamy wieczne lato. Nie, nie, nie. W tych prowincjach, które dotknęło trzęsienie ziemi, normalnie jest zima, więc w lutym warunki pogodowe były strasznie trudne. Do tego dołóżmy, że wiele osób wybiegło z domu w tym, w czym było, czyli w piżamach. Niektórzy nawet nie zdążyli chwycić kurtki, czapki, butów, po prostu wybiegli tak jak stali, więc no to były bardzo trudne warunki do przeżycia. No i tak jak wspomniałam, wysyłano tam później kontenery, no i łącznie obliczono, że wysłano ich 340 tysięcy osób znalazło natomiast schronienie w hotelach, pensjonatach, akademikach, szkołach, które zostały przystosowane do zakwaterowania takich osób. I na przykład w prowincji Mersin również w wielu miejscowościach, w wielu właśnie takich akademikach i szkołach były zakwaterowane ofiary trzęsień ziemi. Jeżeli chodzi o to, jak takie szkoły działały, to po prostu takie szkoły wtedy nie działały albo działały online, więc robiono wszystko, żeby zapewnić tym ludziom jakieś tam warunki do życia. Na pewno interesuje też Was, jak oszacowano straty, na jaką kwotę? No to już Wam spieszę z odpowiedzią. Oszacowano je na kwotę 153,9 miliarda dolarów, czyli 100 niebotyczna kwota. Jak z odszkodowaniami za zniszczone budynki dla właścicieli? Przypomnę tutaj, że w Turcji obowiązuje jakby przymus opłaty wykupienia takiego ubezpieczenia od trzęsień ziemi. I na przykład my z mężem też takie ubezpieczenie oczywiście opłacamy. Pytaliście mnie często, czy te ubezpieczenia rzeczywiście zostały wypłacone. No więc powiem Wam tak, jeżeli chodzi o dane, to według danych Agencji Ubezpieczeń od Katastrofy, DASK, tam gdzie opłacamy takie składki ubezpieczeniowe, ustalono, że w regionie trzęsień ziemi liczba ubezpieczonych domów wynosiła 1 milion 100 tysięcy. I potem obliczono taki średni koszt odbudowy budynku i na tej podstawie oszacowano, że koszt odbudowy właśnie tej liczby wszystkich ubezpieczonych domów, budynków wynosi 964 miliardy lir tureckich. Niestety DASK dysponowało tylko 79 miliardami lir tureckich. Nawet nie 1/10. Tak. Jeżeli chodzi o praktykę, to powiem Wam, że z relacji naszego przyjaciela, którego rodzina, jak i on sam składali właśnie takie wnioski o odszkodowanie, to te odszkodowanie, które dostawali ludzie, było śmieszne. Śmieszne w stosunku do tego, jakie straty oni ponieśli, jak bardzo uszkodzone były ich domy bądź mieszkania. Oni akurat mieli właśnie chyba jego
Jego mama z tatą mieli jedno mieszkanie, które nie nadawało się do niczego, było tylko do rozbiórki. W budynku znajdowało się to mieszkanie, w budynku, gdzie był on przeznaczony do rozbiórki, do wyburzenia, natomiast jego mieszkanie zostało uszkodzone tam, nie wiem, nie pamiętam nawet w jakim stopniu, ale oszacowane koszty naprawy tego mieszkania, a to, co on dostał od banku, to po prostu była jakaś śmieszna kwota. Nie wiem, co za to w tamtym czasie mogliby zrobić. Natomiast za mieszkanie to też jakąś śmieszną kwotę dostali. Nikt nie dostał tak naprawdę takiej kwoty, jaką powinien dostać, która zwróciłaby właśnie wartość tego mieszkania. I co ciekawe, jeszcze banki robiły problemy bo takim ludziom, bo często ci ludzie mieli te mieszkania, ale oni jeszcze je spłacali, więc mieli ten kredyt mieszkaniowy. No i w związku z tym trzęsieniem ziemi dużo osób właśnie straciło te mieszkania. W ogóle wszystkie, cały dorobek życia straciło. Straciło pracę, bo na przykład miejsca pracy zostały zniszczone, więc nie miały te osoby dochodu. I kiedy ci poszkodowani składali papiery, żeby uzyskać te pieniądze z odszkodowania i w końcu je dostali. No śmieszną sumę, ale jakaś tam zawsze wpadła, więc była na, no nie wiem, można było jakoś gdzieś tam się przemieścić, wyprowadzić, wynająć mieszkanie, jakoś gdzieś tam na start mieć te pieniądze. To banki, uwaga, zamrażały te pieniądze na koncie i ci ludzie nie mogli wypłacać. Właśnie tak nam przyjaciel powiedział, że jemu zamrozili, jego rodzicom zamrozili pieniądze i te pieniądze są na koncie, ale sobie bank zamroził, bo przecież są kredyty do spłacenia i oni się muszą zabezpieczyć. Więc tak to wyglądało w praktyce, niestety. Jeżeli chodzi o właśnie takie wsparcie ekonomiczne, jakie udzieliło państwo dla osób poszkodowanych, to według znalezionych przeze mnie danych pomoc w wysokości, taką jednorazową pomoc w wysokości 10 tysięcy otrzymało 1 979 tysięcy rodzin. Niektórym wypłacono taką pomoc jednorazową w wysokości 15 tysięcy lir i ją dostały 557 tysięcy rodzin. Taką pomoc w wysokości 41 tysięcy lir, czyli największą kwotę, jaką można było uzyskać, dostało 100 tysięcy rodzin. No i łącznie wydano 1 miliard 8 milionów 141 tysięcy lir. Wysokość tej pomocy była uzależniona po prostu od tego, ile w takiej rodzinie było osób, tak? Czyli obliczono taką średnią kwotę, która by się takiej rodzinie przydała. Jeżeli chodzi o takie liczby, to myślę, że to są takie najważniejsze dane, które chciałam wam przekazać. Teraz przejdziemy sobie do podsumowania działania, pomocy, niesienia pomocy na tym terenie, sprzątania tego wszystkiego, odbudowy i tak dalej. I słuchajcie, udało mi się dotrzeć do takiego raportu, który sporządziło TMMOB, czyli po polsku Stowarzyszenie Izb Tureckich Inżynierów i Architektów. No i oni po prostu ocenili działania na tym terenie, jak to wszystko wyglądało, właśnie niesienie pomocy, ratowanie, sprzątanie wszystkiego, odbudowa. Ocenili właśnie też, co się przyczyniło do pewnych rzeczy, także pozwólcie, że Wam pokrótce przekażę wyniki tego raportu. No i tutaj, jeżeli chodzi o pomoc, to oceniono, że pomoc dotarła na te tereny bardzo późno. Przez pierwsze dwa dni na tych terenach dotkniętych katastrofą nie prowadzono żadnych zorganizowanych akcji ratunkowych. Przez te dwa dni pomoc nie docierała w wiele miejsc w ogóle, dlatego że ten region został odcięty, więc nie można było tam się dostać, a siły, jakimi dysponował AFAD na tych terenach, były właśnie niewystarczające. Co to jest AFAD? To jest prezydencja zarządzania kryzysowego w Turcji i oni się właśnie zajmują akcjami poszukiwawczo-ratowniczymi, jeżeli chodzi o jakieś takie katastrofy naturalne. Był brak sprzętu w tych regionach, taki ogromny, na tyle, że słuchajcie, nie było narzędzi, którymi można by było pochować ofiary.
nie było szpadli, nie było jakichś tam kilofów i tak dalej. No, do tego nie było po prostu, więc nawet to było niemożliwe. No i przez te pierwsze dwa dni, co się działo, tak naprawdę akcje poszukiwawczo-ratownicze prowadzili wolontariusze i ludność cywilna. Według TMMOB rzeczywista liczba ofiar jest większa. I tutaj się na tym momencie zatrzymajmy, bo patrząc tak logicznie, tylko myśląc, jeżeli mamy tutaj liczbę około 53 tysięcy ofiar, ofiar, które zginęły w tym trzęsieniu ziemi, a mamy też dane dotyczące liczby budynków zniszczonych w tym trzęsieniu ziemi, 38 tysięcy, no to jeżeli założymy, że w każdym z tych budynków znajdowały się dwie osoby, to już mamy więcej tych ofiar niż taka liczba oficjalna podana. A bierzmy pod uwagę to, że w jednym budynku, na jednym piętrze znajduje się kilka mieszkań. Minimalnie dwa. U nas na przykład są trzy. W wielu innych budynkach są cztery. Słuchajcie, w wielu budynkach zginęły całe rodziny. Ludzie spali w każdym mieszkaniu, na każdym piętrze byli ludzie, to była noc. Więc większość mieszkańców była wtedy w domu. I tak jak mówię, przy takim bardzo optymistycznym założeniu, że w jednym budynku były tylko dwie osoby i zginęły dwie osoby, to te 53 tysiące to w ogóle nie ma przełożenia. Jak rozmawiam właśnie nawet z tym naszym przyjacielem z prowincji Kahraman-Maraż, on w samej stolicy mieszka z rodziną, to on, kiedy usłyszał te moje pytanie, czy rzeczywiście wydaje mu się, że ta liczba jest realna, to on to wyśmiał. Powiedział, że według niego to nawet w jego mieście, w jego prowincji ta liczba ofiar wynosi więcej. A co dopiero, jeżeli popatrzymy na inne prowincje. Albo Hataj, miasto, które to po prostu przestało istnieć. Więc to stowarzyszenie tak oceniło. Natomiast oficjalna liczba ofiar, to tak jak mówię, to jest około 53 tysięcy. I co wpłynęło na tą wielką liczbę ofiar, która jest jeszcze większa, jak wiemy wszyscy, to po pierwsze właśnie ta późna pomoc. Po dwóch dniach dopiero zaczęła tam docierać naprawdę jakaś taka realna pomoc z zewnątrz. Do tego dołóżmy jeszcze zbyt szybkie sprzątanie gruzów. Tak, kochani, to jest bardzo kontrowersyjny temat, ale w niektórych miejscach już w ósmym dniu po tej katastrofie rozpoczęło się sprzątanie gruzów, gdzie jeszcze bardzo długi czas później odnajdowano i ratowano skutecznie żywych ludzi. I co się dzieje w przypadku wjechania na takie gruzy i sprzątania ich, no to się dzieje, że ofiary, które tam się znajdują, osoby, które tam się znajdują pod tymi gruzami, giną. Giną, bo zostaje naruszona jakaś tam, wiecie, ta konstrukcja, która gdzieś tam ich uratowała. Giną pod ciężarem maszyn, które wjeżdżały na te gruzy. Więc to również wpłynęło na liczbę, wysoką liczbę ofiar. Zniszczone drogi, które utrudniały właśnie dotarcie służb. Przerwa komunikacyjna, niedziałające telefony, internet, czyli brak przesyłu danych, chociażby niektóre osoby, które może miały ten telefon przy sobie, a nie miały, nie działała ta linia telefoniczna, bądź po prostu była przeciążona i to wszystko wpłynęło też na to, że wiele osób nie miało szansy poinformować, że się gdzieś tam znajdują. No i słuchajcie, liczba osób zaginionych także jest szacowana na o wiele większą liczbę. Prawie 300 osób zaginionych po takiej tragedii to jest bardzo mało. I mi się wydaje, że po jakimś czasie ta liczba również zostanie zaktualizowana i wyjdzie tego więcej. Być może ta liczba, która jest podawana, jest tak niska, bo wynika z tego, że jeszcze nie zostało tak na 100% potwierdzone zaginięcie tych osób, bo jednak to trochę zajmuje, aby sprawdzić, czy gdzieś tam tej osoby na przykład nie pochowano, tak? Albo że gdzieś tam ta osoba jest, bo jednak ludzie stracili wszystko, dokumenty i tak dalej. To jeszcze trochę potrwa, ale to stowarzyszenie również oceniło, że o wiele więcej jest osób zaginionych niż się podaje.
Były także problemy na tych terenach z zaopatrzeniem w żywność i wodę. Oprócz oczywiście budynków mieszkalnych, które zostały uszkodzone również inne miejsca, typu właśnie miejsce pracy, ale także na przykład oczyszczalnie ścieków, jakieś tam pompy wodne i tak dalej, i ludzie nie mieli dostępu do czystej wody. Te zaopatrzenie zostało gdzieś tam wysłane w pewnym momencie, ale powiem Wam, że był ogromny chaos i brak koordynacji, jeżeli chodzi o takie zbiórki, które robiono na rzecz tych tam osób poszkodowanych, którym chciano udzielić pomoc. I jako osoba, która tam jeździła, jako osoba, która rozmawiała z tymi ludźmi i sama widziałam, jak to wyglądało, mogę to jak najbardziej potwierdzić, dlatego że o ile te ubrania były bardzo potrzebne, tak? Ubrania były potrzebne, jakieś tam, nie wiem, sprzęty typu powerbanki były potrzebne, no po prostu takie rzeczy się zbierało, to w pewnym momencie był przesyt tego i dosłownie ubrania nowe z metkami leżały na ziemi. Tir po prostu przyjechał, nikt nie chciał tego wziąć, bo mają tych ubrań, butów za dużo. Były te rzeczy wyrzucane na ziemię i po prostu sobie tam leżały. Kto chciał, to przyszedł i sobie wziął, ale no tam padał deszcz, tam były różne warunki pogodowe, więc no w pewnym momencie te ubrania wyglądały jak śmieci. Natomiast był brak tego jedzenia, które było cały czas potrzebne. Więc tak, więc był głównie problem z tym zaopatrzeniem w żywność i wodę. Jeżeli chodzi o miasta namiotowe, to również byliśmy w takim mieście i widzieliśmy, jak to wygląda. Była niewystarczająca oczywiście ilość namiotów, przez co w takich miasteczkach namiotowych było przeludnienie. W miastach tych również nie przestrzegano takich międzynarodowych standardów, które określają, jak tworzyć takie miasteczka namiotowe. I tutaj chodzi o to, że na przykład wiele namiotów nie było przystosowanych do warunków klimatycznych panujących w tych rejonach. Namioty te były tworzone z materiałów niezgodnych z normami, na przykład przeciwpożarowymi. No i te namioty również nie zabezpieczono przed powodziami, które w późniejszym czasie miały miejsce chociażby w prowincji Adıyaman, Diyarbakır i Şanlıurfa. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś zostaje bezdomny po trzęsieniu ziemi, znajduje schronienie w miasteczku namiotowym, po czym po paru miesiącach zostaje również kolejny raz pozbawiony schronienia przez powódź. No po prostu jakiś koszmar. No i słuchajcie, w tych miasteczkach również niestety nie zwrócono zbyt dużej uwagi na kwestie higieny osób tam mieszkających, czyli toalety. Było ich za mało. Toalety, w ogóle prysznice, jak były gdzieś takie postawione kontenery, gdzie można było wziąć prysznic i skorzystać z toalety, to był luksus. Wiele tych osób przez bardzo długi czas nie brało prysznica. Jako że brakowało toalet, to te toalety, które były tam po jakimś czasie, po prostu nie nadawały się już do użytku. I sama będąc w Hatay mogę potwierdzić, że oprócz takiego zapachu, oprócz pyłu, zapachu śmierci, tak to nazwijmy, również było czuć i było widać ludzkie fekalia. Ludzie po prostu załatwiali się wszędzie. A to, coś, do czego się przyczynia, brak higieny, wszędzie po prostu fekalia przyczynia się do wielu chorób i wybuchały takie epidemie niestety w takich miejscach. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo o tym też tutaj musimy powiedzieć, to niestety, ale na początku, kiedy była taka dezorganizacja, chaos w tych rejonach, kiedy jeszcze nie wysłano tam służb bezpieczeństwa typu wojsko, żandarmeria, policja, no to niestety, ale były tam bardzo powszechne napady rabunkowe i różnego rodzaju inne oszustwa, które starały się przejąć transport z pomocą humanitarną. Napadano na cywilów, którzy wieźli właśnie jakieś tam zaopatrzenie, którzy jechali z jakimiś tam właśnie sprzętami, rzeczami, żywnością.
napadano, okradano ich. Właśnie te oszustwa polegały na tym, że ktoś na przykład mówił, że on jest gdzieś tam z jakiegoś tam biura, tam pomocy humanitarnej, proszę tego tira tutaj zaparkować, rozpakować i tak dalej, i po prostu ludzie to brali dla siebie. Niektórzy wykorzystali ten cały chaos i tą tragedię innych ludzi, aby się wzbogacić, co jest ohydnym zachowaniem. Ale no, nie mogę pominąć tego faktu i nie wspomnieć o tym. Natomiast potem to się uspokoiło. Jako osoba, która tam jeździła, jeździłam trochę tam z duszą na ramieniu, bo nie wiedziałam, kogo spotkamy na drodze. I my byliśmy akurat podzieleni na dwa auta. W jednym aucie jechali chłopaki, w drugim aucie jechałam ja z Ritą, więc my dwie dziewczyny. Moje auto było bardzo zapakowane, takie pod sam sufit, i było od razu widać, że jedziemy z pomocą, więc jeździliśmy tam też nocą różnymi, wiecie, takimi drogami bocznymi, żeby ominąć zakorkowane drogi, żeby w ogóle dotrzeć do pewnych miejsc tam. No, to nieraz z duszą na ramieniu. Ale cóż, po jakimś czasie na szczęście zadbano o to bezpieczeństwo i skończyły się takie napady. Jeżeli chodzi też o to bezpieczeństwo, to muszę wspomnieć o tym, że były takie historie z rabowaniem, z kradzieżami, które polegały właśnie na tym, że na przykład ludzie wchodzili sobie do sklepów z elektroniką, z jakimiś sprzętami i wynosili sobie najnowsze telewizory, lodówki i tak dalej. Więc to były takie, wiecie, kradzieże. Niektórzy wykorzystali po prostu ten fakt, pojechali w takie miejsca, okradli i tyle. Nie wiem, czy w sumie nie wiem, czy potem prowadzono jakieś takie dochodzenia i szukano tych osób. Nie mam pojęcia, nigdzie nie wpadłam na ten temat, ale raczej wątpię, bo brak jest dowodów. No chyba, że te filmiki w internecie, które wypłynęły, bo niektórzy ludzie nagrywali. Zresztą ja też znam opowieści osób, które tam były. Rozmawiałam i były one świadkami takich właśnie kradzieży. Jednak wspomnę też tutaj o bardzo strasznych kradzieżach typu właśnie na przykład złota, biżuterii z ciał osób nieżywych, bądź też jeszcze żywych. I to też znam z opowieści różnych osób, które tam były poszkodowane i widziały to. No, że po prostu, nie wiem, ktoś tam był uwięziony i nie wiem, wystawała tam ręka, ale ta osoba jeszcze gdzieś tam była żywa, ale przygnieciona czymś tam, i złodzieje potrafili po prostu te złoto zabierać, nieraz siłą, kalecząc tych ludzi, odcinając pewne części ciała, tak, wyrywając kolczyki z uszu. Niestety. Oczywiście powstały tam różne gangi, które opierały swoją działalność na wchodzeniu do uszkodzonych budynków. Oczywiście było to jakieś tam ryzyko, ale wchodzili oni do takich budynków, do mieszkań, plądrowali je i tak dalej. Potem to zostało oczywiście też opanowane, kiedy dotarły te służby bezpieczeństwa i były filmiki w internecie, krążyły, i tam się z takimi ludźmi po prostu nie patyczkowano. Oprócz tego, że ich aresztowano, to dostawali oni z reguły konkretne lanie od służb bezpieczeństwa. Także mam nadzieję, że wyciągnęli jakieś tam wnioski na przyszłość. Jeżeli chodzi o szkolnictwo, szpitale, to szpitale z reguły, te najnowsze szpitale są budowane zgodnie z takimi wymaganiami odnośnie trzęsień ziemi, i wiele takich budynków przetrwało. Tam personel próbował udzielać pomocy, jednak nie zawsze miał taką możliwość. Było oczywiście przeludnienie, często ludzie tam szukali też schronienia przed właśnie warunkami klimatycznymi. No i tam też do takich miejsc były skupione główne, pierwsze transporty z zaopatrzeniem. Szkolnictwo w tym rejonach praktycznie nie istniało na początku, dopiero po jakimś czasie zorganizowano to szkolnictwo, żeby te dzieci mogły wrócić do szkoły, jednak pamiętam, że czytałam różne artykuły, że wychodziło to czasami lepiej, a czasami gorzej. O ile na przykład szkoły działały i dzieci musiały chodzić, to na przykład nie było transportu zorganizowano dla tych dzieci i rodzice nie zawsze mogli, mieli taką możliwość, aby te dzieci tam wysłać, więc próbowano gdzieś tam organizować to i dalej gdzieś tam jest jakaś taka organizacja. No teraz wiadomo, jest lepiej po takim czasie niż na początku, ale tak, ale to nie było priorytetem w pierwszym momencie po tej katastrofie, aby działały szkoły. Pewnie ciekawi Was też kwestia tego, jak wyglądało poszukiwanie winnych
tych sytuacji, że budynki się zawaliły. No bo jednak Turcja jest krajem aktywnym sejsmicznie, więc jakby wszyscy tutaj wiemy, że takie trzęsienia ziemi mniejsze lub większe występują. A co za tym idzie, prawo budowlane w Turcji określa warunki i wymagania, jakie muszą spełnić bezpieczne budynki, budynki oddane do użytku. Wspomnę tutaj też, że wśród tych budynków zniszczonych to nie były tylko budynki stare, to były także budynki nowe. Ja sama widziałam nawet takie osiedla dopiero co wybudowane, gdzie dosłownie stała taka tablica z reklamą budynki, nowe budynki, nowa technologia, odporne na trzęsienia ziemi, i te budynki były po prostu zniszczone. Jeszcze były niezamieszkane, bo dopiero miał być oddane do użytku. Wiele budynków było nowych, właśnie oddanych dopiero co do użytku mieszkalnego i one się zawaliły, więc poszukiwano za to osób odpowiedzialnych i przeprowadzono różne śledztwa. W telewizji tureckiej były właśnie pokazywane takie akcje łapania tych ludzi. Ludzie za to odpowiedzialni, szefowie firm budowlanych, próbowali z Turcji uciekać. Niektóre firmy wybudowały kilkadziesiąt budynków i większość z nich na przykład się zawaliła, część uległa ogromnemu zniszczeniu. Zaniedbanie, nie że się zdarzyło po prostu, tylko zaniedbanie. Taką przyczyną właśnie zawalenia się tych budynków było to, że właśnie były one budowane niezgodnie z przepisami budowlanymi obowiązującymi w Turcji. Były powody też takie, że na przykład zamiast używania takiego piasku budowlanego, używano piasku z plaż. To potem zaczęło wychodzić, kiedy prowadzono te kontrole, badania i tak dalej. Tam były też takie przyczyny, że stawiano budynki w miejscach, w których one nie powinny powstać. To ja nawet rozmawiałam z jednym mieszkańcem miasta Hatay, który sam mi opowiadał o tym, gdzie stoi jego dom, w jakiej dzielnicy Hatay, i że tutaj nie powinno ogólnie domy stać. I on mi pokazywał nawet blok, który stoi na terenie osuszonym, bagiennym, gdzie pod nim dokładnie przepływa taka rzeka podziemna, i ten budynek nie powinien stać, a on tam stoi. Więc te zgody budowlane na budowanie budynków w takich miejscach, oddawanie tych budynków do użytku, czyli taki budynek w Turcji, kiedy zostaje wybudowany, musi przejść kontrolę budowlaną, czy wszystko jest ok. No i potem po wydaniu takiej zgody przez urzędników można tam mieszkać. To takie zgody były wydawane, bo przyjmowano na przykład łapówkę. Więc Turcja się tym zajęła i słuchajcie, znalazłam takie dane, według których wszczęto działania przeciwko 2825 podejrzanych osób, przeciwko nim wszczęto właśnie działania, z których do teraz 267 osób zostało aresztowanych, ale prace dalej trwają. Tam około 1000 jeszcze osób, prace właśnie nad śledztwem wobec nich trwają. Przejdźmy teraz do sprzątania i odbudowy po tej katastrofie. Jak to wygląda? No więc tak, no próbuje się posprzątać to wszystko, ale czy to już sprzątnięto? No nie. Nie ukończono do teraz, po roku czasu, sprzątnięcia tych wszystkich budynków, które zostały zniszczone, więc nawet tego jeszcze nie zrobiono, a było obiecane, że w ciągu roku to ogarną i wybudują nowe domy. Nie wiem, w kto te obietnice wierzył, ale pewnie tacy ludzie tutaj w Turcji są. Więc jeżeli chodzi o te sprzątanie i odbudowę, to te Stowarzyszenie Izby Tureckich Inżynierów i Architektów ma tutaj zastrzeżenia do tego, że przede wszystkim są problemy ze składowaniem odpadów z takich wyburzonych budynków, dlatego że nie zaplanowano wcześniej nigdzie, gdzie w przypadku trzęsienia ziemi i zburzenia się budynków, gdzie będziemy te odpady składować. O tym nie pomyślano, tego nie przewidziano, tego nie zaplanowano, więc wybrano takie miejsca, które po prostu były blisko, które były dostatecznie łatwo dostępne, dostatecznie duże, gdzie można by było te odpady wyrzucić, ale nie wzięto wtedy pod uwagę absolutnie tego, jakie zagrożenia takie odpady stanowią dla wód gruntowych, dla użytków rolnych, roślinności,
zwierząt, środowiska czy zdrowia człowieka. Absolutnie tego w ogóle nie wzięto pod uwagę. W każdym razie nie prowadzono praktycznie żadnych czynności nawadniających podczas usuwania tego gruzu, co miało zapobiegać pyleniu się, tak? Czyli nawadniamy, lejemy wężami wodę, sprzątamy, ten pył się nie unosi w powietrze. Dodatkowo skrzynie ciężarówek nie były pokryte plandekami, co również powodowało ogromne pylenie się powietrza tam. I to akurat widzieliśmy, my jechaliśmy w tym rządku za ciężarówkami. Tam było kilkadziesiąt, może kilkaset nawet ciężarówek, które jechały w jedną stronę i które jechały już puste z powrotem. I żadna nie miała na sobie plandeki. Zresztą byliśmy w tym Hataj po jakimś czasie i naprawdę to było odczuwalne, te pylenie się. No i oczywiście był brak masek, odpowiednich masek dla ludzi tam znajdujących się, dla ludzi tam pracujących, dla ludzi tam dalej mieszkających, które spełniałyby właśnie wymogi masek chroniących przed pyłami. Tak naprawdę od początku trwa intensywna odbudowa domów dla ofiar. Jak sami słyszeliście wcześniej, już w pierwszym Po pierwszym tygodniu od tej katastrofy, w ósmym dniu, gdzieniegdzie już rozpoczęto sprzątanie, więc rozpoczęła się także odbudowa. Jeżeli chodzi o tą odbudowę, to buduje się, z reguły starają się budować takie wioski domów właśnie parterowych. Oczywiście gdzieniegdzie powstaną bloki typu toki i jeżeli już ukończą jakieś tam osiedle bądź jakąś tam wioseczkę, to odbywa się takie losowanie i oficjalne wręczenie kluczy. Jednak takiego domu, takiego mieszkania nie dostaje się za darmo. Część wartości pokrywa państwo, a część pokrywają te rodziny, które dostaną te mieszkanie, ten dom. I nie, to, że mieliście nawet kilka mieszkań, kilka domów i one wszystkie zostały zrównane z ziemią, to nie znaczy, że dostaniecie za darmo. No i według tego, co obiecuje rząd, to do końca tego roku ma być jeszcze wybudowanych 200 tysięcy domów. Oczywiście w mediach, kiedy szukałam różnych tutaj danych, informacji na ten temat, pojawia się wiele różnych artykułów, które mówią, że w lutym, w ogóle w tym miesiącu, ma być wiele, wiele mieszkań oddanych do użytku. Także zobaczymy. Jeżeli chodzi o skutki tego trzęsienia ziemi, to musimy też o tym porozmawiać. Oczywiście oprócz strat w ludziach i strat w budynkach, tak, zniszczonych budynkach, czyli tutaj mamy skutek ekonomiczny, ogromne koszty odbudowy, to mamy także skutki psychologiczne, bo wiele osób mierzy się z traumą i to taką naprawdę ogromną traumą. Pewnie niektórzy z Was interesują się tym, czy została zapewniona pomoc psychologiczna takim osobom, takim ofiarom. Niby tak, ale czy w wystarczającym stopniu? Według mnie nie. Gdzieś tam powstawały różne takie akcje, różne takie miejsca, gdzie można taką pomoc psychologiczną było uzyskać, nawet same Mercy. Byli też wolontariusze, było to też zarządzane przez tutaj, zorganizowane przez państwo, natomiast z tego co wiem, to nie było to wystarczające. Kolejnym skutkiem jest oczywiście to, że w Turcji, mieszkańcy Turcji podjęli temat zagrożeń trzęsienia ziemi. I ja mam wrażenie, że oni się po prostu po tym trzęsieniu ziemi dopiero obudzili i podjęli temat. Rozpoczęły się dyskusje, dyskutowano wszędzie tak naprawdę, w mediach wypowiadały się różne osoby, właśnie maglowano ten temat od strony naukowej, naukowcy się wypowiadali. Maglowano ten temat od strony właśnie budynków, budowania domów i tak dalej. Maglowano ten temat odnośnie korupcji. Były dyskusje wszędzie. W społeczeństwie można było zauważyć zwiększony nacisk ludzi na te kontrole budowlane i bezpieczeństwo. W na przykład naszym mieście ludzie również chcieli takie kontrole mieć, to znaczy zarządzono też takie kontrole, w Mersin też bardzo mocno trzęsło, więc musiały się takie kontrole budowlane odbyć i mieszkańcy właśnie budynków również takie kontrole chcieli, żeby się odbyły. Zarządzone z góry, że takie kontrole budowlane muszą się odbyć. Tylko teraz pytanie jest takie, czy one się odbyły na zasadzie tego, jak odbywały się wcześniej? Czyli na łapu capu, olewamy temat, byleby odbębnić roboty i tak dalej? Czy rzeczywiście przyłożono się do tego? Nie wiem. Mam nadzieję, że jednak
podeszli do tego urzędnicy bardziej, wiecie, poważnie i odpowiedzialnie przede wszystkim. Zaczęto także krytykować działanie służb, przez co zostały wyciągnięte te wnioski, przygotowano się na podobne katastrofy i w związku z tym został również podjęty temat trzęsienia ziemi, które ma nawiedzić Stambuł. Turcy wiedzą od dawna, naukowcy o tym ostrzegają, nie tylko tureccy naukowcy, ale też naukowcy z całego świata, że w Stambule przewiduje się ogromne niszczycielskie trzęsienie ziemi. I w związku z tym wielu mieszkańców Stambułu właśnie było przerażonych, co się stało podczas trzęsienia ziemi z 6 lutego. Wiem, że trochę taka panika wybuchła i tam naprawdę ludzie panikowali, przestraszyli się, te kontrole budowlane tam były, jakieś tam kłótnie były. Wiem, że tam wyburzano w Stambule część budynków, rzeczywiście podjęto decyzję o wyburzeniu szkoły, niektóre, co ciekawe, były też zagrożone. Także liczę na to, że władze prowincji Stambuł położą tutaj bardzo duży nacisk na zabezpieczenia, na kontrolę budowlaną, na wyburzanie budynków zagrożonych, ale nie tylko w Stambule, ale też prowincje tam sąsiadujące, bo jeżeli te trzęsienie ziemi w Stambule nastąpi, to również będzie ono bardzo dotkliwe i niszczycielskie dla prowincji sąsiadujących. Oczywiście nastąpił również spadek działalności rolniczej w tych regionach dotkniętych, więc tak, my odczuliśmy, wszyscy tutaj mieszkańcy Turcji odczuli nie dość, że wzrost cen przez inflację, ale również ten wzrost cen był jeszcze bardziej podkręcony przez to trzęsienie ziemi. Tak samo z hodowlą zwierząt, więc wzrosły o wiele bardziej ceny mięsa. Wzrost cen wynajmu i zakupu mieszkań. To było po prostu jak to był taki nagły boom, naprawdę. W Mersin tutaj bardzo dużo osób do nas się przeprowadziło, do nas właśnie, do naszej prowincji uciekło i tutaj okropnie zawyżano ceny. Wzrosło również ubóstwo w Turcji, no bo jednak kilkanaście milionów ludzi zostało dotkniętych tym trzęsieniem ziemi. Wiele z osób straciło swoje jedyne źródło dochodu. Do tego stracili oni cały majątek życia, więc wzrosło ubóstwo ogólnie w Turcji. No i w latach 2023-2025 państwo będzie musiało przeznaczyć ogromną kwotę, ogromną część środków publicznych właśnie na odbudowę tych regionów, chociaż według tego stowarzyszenia Izby Tureckich Inżynierów i Architektów odbudowa tego regionu potrwa spokojnie kilka lat. Jak i nie więcej. No i te miasta, które zostały zniszczone w wyniku tego trzęsienia ziemi, które poniosły takie największe skutki, one się zmienią. Zmieni się ich wygląd, zmieni się ich plan i ma się to zmienić na lepsze. Ma być lepsze zagospodarowanie tego terenu, budowanie budynków tam, w takich miejscach, gdzie powinny być budowane, gdzie mogą być budowane, a nie gdzie nie powinny być, na terenach, gdzie nie powinny być budowane. No na pewno bardzo zmieni się Hatay. Hatay tak naprawdę można uznać, że zostanie wybudowane od samego początku. No i słuchajcie, czas na podsumowanie tego. Jeżeli chodzi o raport TMMOB, to w tym raporcie ta Izba Tureckich Inżynierów i Architektów ostro krytykuje działania państwa, urzędników oraz polityków. Uważa, że kontrole budowlane nie były prowadzone zgodnie z przepisami i oni uważają, że to nie było spowodowane tym, że oni przyjmowali jakieś tam łapówki, tylko uważają, że działały jakieś układy, układziki, a oni sami zostali przyblokowani i odsunięci od tego, czyli jakby ktoś nad nimi stał wyżej i im kazał zatwierdzać takie pozwolenia. Oczywiście państwo uważa co innego, uważa, że tutaj oczywiście zawiniły osoby, które odpowiadały za kontrole budowlane i wobec nich były wyciągnięte jakieś tam konsekwencje. Jakie jest moje zdanie, mieszkanki Turcji? Moje zdanie jest takie, że obydwie strony zawiniły. I takie przerzucanie na siebie odpowiedzialności, zamiast takie uderzenie się w pierś i przyznanie, że tak, że coś tutaj nie zadziałało, że tak, my też ponosimy za to odpowiedzialność. Prawda jest taka, że
Ponad wartość ludzką, ludzkiego życia postawiono pieniądze. To dzięki temu, że przymykano oko, pozwalano na budowę zbyt wysokich budynków, bo w jednej z miejscowości leżącej właśnie tam w tym regionie, władze tego miasta bardzo pilnowały tych przepisów. Bardzo duży kładziono nacisk na bezpieczeństwo budowanych budynków i tam budynki były rzeczywiście wybudowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Były to budynki niższe, miały mniej pięter i to miasto nie ucierpiało. Te budynki dalej stoją, czyli słuchajcie, można. Więc słuchajcie, im wyższy budynek, tym więcej mieszkań, których można sprzedać, tym więcej pieniędzy, które można zarobić, prawda? Budowanie budynków tam, gdzie nie powinny stać. Budynków na terenach, które były jakimiś terenami bagiennymi, pod którymi przebiegają jakieś tam rzeki podziemne, no one po prostu się nie nadają, nie są na tyle stabilne. I tam również budowanie budynków, bo dobra lokalizacja, bo będzie gdzieś tam blisko, bo będzie fajnie sztucznie podbita cena mieszkań w tym miejscu. Branie łapówek, przymykanie oka, układziki różne polityczne. My też to znamy, bo w każdym państwie tak jest. Więc tak, no ważniejsze były pieniądze, jeżeli o to chodzi. Jednak mnie, o ile to, że ludzie biegną za pieniędzmi, nie szokuje i chyba was też nie, to mnie szokuje jednak to, że totalnie zawiodło zarządzanie kryzysowe. Te służby, które miały pomagać. W ogóle mam wrażenie, że Turcy, nikt nie pomyślał o najgorszym scenariuszu. Myślano o takich dobrych scenariuszach, że gdzieś tam się zatrzęsie, maksymalnie jedna, dwie prowincje gdzieś tam ucierpią. A tutaj tak ogromny teren, 13,5 miliona ludzi dotkniętych trzęsieniem ziemi. Myślę, że nikt nie pomyślał o tym scenariuszu, o takim najgorszym scenariuszu, że tak ogromny teren zostanie dotknięty, zniszczony, tak wiele ludzi będzie potrzebowało pomocy i były niewystarczające środki, było niewystarczająca ilość sprzętu, zespoły. Mnie się to w głowie po prostu nie mieści. Ja wiem, że Turcy są zdezorganizowani, mało kto tam myśli na przyszłość, gdzieś tam przewiduje i tak dalej, ale to nie powinno w ogóle mieć miejsca w zarządzaniu kryzysowym. Tam powinny znajdować się osoby, które wyróżniają się szczególnie właśnie w tym planowaniu i przewidywaniu. To z natury, zarządzanie kryzysowe z natury opiera się tak naprawdę na gdybaniu. Ja akurat trochę się znam na tej kwestii, bo miałam to na studiach i akurat to był jeden z takich przedmiotów, które bardzo, ale to bardzo lubiłam. Więc ten cały chaos, dezorganizacja, brak pomocy przez 2 dni, które tam zero było pomocy, mnie szokuje. Ja pamiętam, że przez wiele dni na początku tej pomocy było mało. My jeździliśmy, tam nie docierały jednostki na przykład służby bezpieczeństwa dotarły tam bardzo późno. Ja pamiętam, że chyba my do Adeiman jak jechaliśmy, czyli nasza taka ostatni wyjazd z pomocą, to wtedy dopiero widzieliśmy naprawdę bardzo dużo, kilkaset tych aut, ciężarówek wojskowych. Wtedy tak, widzieliśmy. Ale na początku, jak my tam jeździliśmy, tam tak naprawdę w te regiony jeździli cywile, którzy się organizowali, którzy przewozili różne rzeczy, którzy jechali, żeby stamtąd zabrać osoby. Nawet był problem z ucieczką osób tam znajdujących się. Nie było paliwa. To znaczy paliwo było, nie było prądu, nie działały pompy, ludzie nie mieli paliwa. Jeżeli was interesuje bardziej ten temat, nie oglądaliście materiałów związanych właśnie z tą tragedią, to na moim kanale są takie filmy. Są filmy, gdzie pokazuję właśnie nasze akcje pomocowe i pokazuję wam miasto Hatay. Hatay, które odwiedziliśmy w marcu 2023 roku, po jakimś właśnie czasie. Pojechaliśmy tam i zawieźliśmy też takie resztki, które mogliśmy jeszcze zakupić dla osób tam znajdujących się. Rozmawialiśmy z mieszkańcami,
Widzieliśmy, jak to wygląda, widzieliśmy, jak wygląda to miasto, które znamy, gdzie byliśmy wcześniej, kiedyś na wycieczce, i to był po prostu szok, naprawdę. I ten film się znajduje też na moim kanale, więc jeżeli jesteście ciekawi, to możecie go obejrzeć. Powiem Wam, że to wydarzenie, tak jak wspomniałam wcześniej, to jest dla mnie trauma na całe życie. Nie tylko przez to, że ja sama odczułam ten strach, gdzie mój dom staje się dom, w którym powinnam się czuć jak najbardziej bezpiecznie, staje się pułapką, staje się miejscem, gdzie mogę zginąć. Nie mogę temu zapobiec, nie mogę ochronić mojego dziecka. Muszę liczyć tak naprawdę na łódź szczęścia i wierzyć w to, że mój budynek jest bezpieczny, że wytrzyma. Ucieczka z budynku, bieg po schodach, kiedy masz wrażenie, że zaraz ten budynek się na ciebie zawali. Strach przed powrotem do domu, który towarzyszył za każdym razem. Strach przebywania w domu, strach przed pójściem spać, strach przed skorzystaniem z łazienki. Nie wiem, boi się człowiek wziąć prysznic, bo masz uczucie, że zaraz znowu nastąpi trzęsienie ziemi i ty będziesz pod tym prysznicem. Jak uciekniesz? Gdzie ty się schronisz? Skutki trzęsienia ziemi do teraz są odczuwalne dla całej Turcji, dla wszystkich mieszkańców, tutaj szczególnie tych prowincji, które są sąsiadujące. Dużo osób do Mersin na przykład napłynęło. Tak jak wspomniałam, skutki ekonomiczne odczuwają wszyscy mieszkańcy Turcji, ale muszę tutaj też wspomnieć o wstrząsach wtórnych, które mają miejsce do teraz. Każdego dnia ma miejsce kilka wstrząsów, niektóre są silniejsze, niektóre są słabsze. Ja pamiętam, że ostatni taki wstrząs bardzo mocny poczułam w lutym, dokładnie w urodziny Arife, ale miał jeszcze bardzo mocne miejsce, bardzo mocny wstrząs pod koniec tego lata, we wrześniu. Ja akurat byłam w aucie, więc jechałam autem, więc tego nie odczuwałam, natomiast to było tak silne trzęsienie ziemi, że biurko mojego męża po prostu jeździło. Akurat ja z nim wtedy rozmawiałam przez telefon, więc dowiedziałam się od niego, że się trzęsie. No ja w aucie jak byłam, to po prostu tego tak nie czułam. I jeżeli chodzi o takie dane, to znalazłam informację, że od lutego do końca sierpnia 2023 roku takich wstrząsów wtórnych było ponad 37 tysięcy, a dołóżmy do tego jeszcze kolejne miesiące. Więc myślę, że tych wstrząsów było naprawdę, myślę, lekko, tak można powiedzieć, ponad 50 tysięcy. I one trwają do teraz. Trzeba się nauczyć z tym żyć. Po prostu nie ma innej drogi. Na sam koniec muszę też wspomnieć o tym, jak bardzo dumna jestem z naszej Polonii w Turcji, która w tym trudnym czasie pięknie się zorganizowała i niosła pomoc. Jestem z nas naprawdę bardzo, bardzo dumna. Chyba nie ma Polaka, który mieszka w Turcji i który nie byłby zaangażowany w pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi. Niektóre osoby, które działają właśnie w social mediach, podjęły właśnie taką bardziej zorganizowaną pomoc, wykorzystały te swoje zasięgi, co jest super, bo to pokazuje, że czasami można tak na nas popatrzeć, że jakieś takie głupotki gdzieś tam w tym internecie pokazujemy, ale czasami te zasięgi można wykorzystać, by nieść pomoc innym, potrzebującym. I przede wszystkim wy, nasi widzowie, nasi obserwujący, którzy nam ufacie, którzy chcieliście podzielić się tym, co macie, a pewnie niektórzy z Was nie mają wiele, ale mimo wszystko czuliście, że trzeba pomóc. I to pokazuje, jak pięknym narodem są Polacy. I ja Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję, że nas wsparliście, bo nic po naszych zasięgach, nic po naszych apelach, gdyby nie to, że Wy otworzyliście serca i chcieliście nam pomóc. Także ja jestem bardzo, ale to bardzo Wam wdzięczna. I to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Tak jak wspomniałam, na moim kanale znajduje się kilka filmów, relacji z miejsc, z naszych akcji ratunkowych, z Hatay, które możecie obejrzeć. Ja Wam tutaj gdzieś je podlinkuję.
W komentarzu może przypiętym Wam podlinkuję. Jest też film w dwóch częściach nagrany przeze mnie i przez Miłoszę, gdzie odpowiadamy na pytania, które pojawiały się odnośnie tego trzęsienia ziemi, więc tam też możecie sobie te filmy obejrzeć i dowiedzieć się czegoś, co Was interesuje. Jeżeli oczywiście macie jakieś takie pytania, no to piszcie w komentarzach, bo może jakieś nowe pytania się w Waszej głowie zrodziły, na które nie odpowiedzieliśmy z Miłoszem w tamtym filmie. Także możecie napisać teraz i postaram się wtedy dla Was udzielić odpowiedzi na te pytania. I to tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!